Dobra partyjka, Geralt. Zwłaszcza ten ruch z... Dobra, dobra, koniec zachwytów. Polewaj. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmieszny. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Jeden. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Ballicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą, to? Słuchaj, no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Wybrzeże. No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, bredny, ale brat. Gera, dla mnie się tak kurwa nie wzruszyłem. Chodź no tu. Cholera, potłukłaj się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić, trzeba... Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak Owen? Za mną w sukurs! Eskel! Eskel! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, to bym się chyba pożygał. Eskel! Hop, hop! Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! 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 Eskel!
Hop, hop! Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Chyba sobie... coś zrobił. Jedna blizna w tę czy w tamtą, jemu to już różnicy nie uczyni. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie! Idziemy! Eskel! 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 O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, idziemy pić! Ej, spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert, ty to masz łeb. O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marł cię, Skel. Wbijamy się fa-fa, fa-la, fa... O. Faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiozła szpargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralta. Tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskę. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil, blede do in, hokus pokus, sare mare arse blatana. Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre.
To łóżek, ale już. Zarazo, co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Widzę, że metoda z grobową deską i szalejem nie podziałała. Nie do końca, ale przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzie... Nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. O, ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, chłopcy.